Randonauta. I witam wszystkich, z tej strony Wojt2, a to jest kolejny odcinek z Danganronpa Trigger Happy Havoc. I tak. Ostatnio Momoko nas tutaj wezwał, możliwe, że swoje, a właśnie tutaj przystającej Sakury. I teraz możemy z nią pogadać. Zobaczymy, co się stanie. Zostałeś ostatni, reszta jest już w środku. A co z tobą, Sakura, nie wchodzisz? Zamierzasz wejść do środka? Sorry. Zaczynam się obawiać. To pewnie coś więcej niż zwykła obawa. W końcu Monokuma zwołał nas wszystkich, tak. Sakura? Dyl. Makoto. Jeśli coś mi się stanie, Hina. E? Sumanai. Nieważne. O! Martwi się o Hinę. Możliwe, że Hina się załamie. Narabo. Ja. Czy ktokolwiek jest w stanie uwierzyć o sobie, która nie wierzy samej sobie? O co Kaman? Sakura? Okej! Kiedy wszyscy usłyszeli komunikat Monokumy, wybraliśmy się w stajki na styczeń. No trzeba było wejść. Wtedy też się zaczęło. Niewielu nas. Dobra, jedź już z tym koksem. Co dla nas masz? Dałeś nas, by przedstawić swój następny motyw, prawda? Pewnie tak. Co? Zebrałeś nas w jedno miejsce, żeby przedstawić następny motyw, mam rację. Czy mistrz ma rację? Musimy przez to znowu przechodzić? Tak! Nie! Nie mam ochoty. Jestem pod wrażeniem twojego poczucia strachu. Możesz nawet zobaczyć, jak nisko w tym momencie upadłeś. Nie! 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 Nie, 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 nie. Mam nadzieję, że czytałem wszystkie nie. Mogłem się pomylić. Generalnie paręnaście razy nie. Nie będziemy rozmawiać o żadnym motywie, moi kochani. No o czym? To ma krojki, bo...
Powodem, dla którego zabrałem was wszystkich, jest moja zemsta. O proszę. Moja zemsta? Za co? Na co? To, że my chcemy zemścić? To, że my się chcemy zemścić na tobie, to rozumiem. Ale że ty chcesz się zemścić na nas? Mówiłem wam wczoraj, nie pamiętacie? Oko za oko, kieł za kieł. Właściwie to dzisiaj. Przestań się z nami bawić. Po prostu powiedz, co masz na myśli. A, bo faktycznie mówiłeś to wczoraj. Cóż, Byakuya. Wspomniałeś już wcześniej, że jeden z was może pracować dla mnie jako szpieg. Czyż nie? Oj. Tak, i co z tego? Tumari. To z tego, że chcę wam zdradzić, kto jest tym szpiegiem. Ło! Co? Ano nie. Więc... Szpiegiem jest Sakura Ogami. Koniec tematu. Kończymy. Hej. Nie no, tak serio? Chyba tak. Powiedział nam to, jakby to nie był żaden sekret. Tak po prostu jakby opowiadał o pogodzie. Ty wiadomo, komu jest bardzo ten sekret? Co? Co ty właśnie powiedziałeś? Powiedział, że jego szpiegiem jest Sakura. Good luck, have fun. Ale jakim cudem? Nie. Nie ma opcji, że Sakura jest twoim szpiegiem. Sakura, wytłumacz się. Prawda, Sakura? Okej. Sakura? Mogę jeszcze sprawić, że Sakura wkrótce spełni swoją obietnicę. Jaką kurna obietnicę? Co ty, Mendo, planujesz? Jeśli tego nie zrobi, nie będę jęczył za to, co się stanie z moją zakładniczką. O ty chamie! O zakładnikach? Ty chciałam wam przekazać. To co zrobicie z tą informacją, pozostają w waszych rękach. Pociśnijcie ją. Pobijcie, zabijcie, nie zabijajcie jej, rób to co chce ta. Tanoshimi. Uhuhuhu, nie mogę się doczekać. I tak jak przed chwilą stał, po prostu wyparował. Lecie zrozumiałem, co chciałem wam przekazać. Oko za oko, kieł za kieł. Innymi słowy. Zdrada zdarza się z inną zdradą. Więc, co to wszystko znaczy? Czy to prawda? Ogrzycza naprawdę nas szpiegowała dla mistrza gry? O czym ty mówisz? Nie ma takiej opcji. Ale jeśli to, co ten wypchany zwierz powiedział, jest prawdą, to co wtedy? Jest w błędzie. Jestem pewna, że to nieprawda. Więc Sakura, jeśli mogą mówić nieprawdę, to może się z tego wytłumaczysz. Wybaczcie mi, że nie powiedziałam tego wcześniej. O, czy jednak to prawda? Co? Więc to jest, wszystko jest prawdą. Ogrzyca pracuje dla mistrza gry. Przepraszam. Okłamywała się nas przez ten cały czas. To nieprawda.
Sakura prawdopodobnie była pod kontrolą mistrza gry. Chociaż mówił o zakładniczce. Jedynie Hina to widzi. Ja. Na pewno jest jakiś powód. Sakura nie miała innego wyboru. Musiała zostać do tego zmuszona. No. Tak, jestem pewien, że Hina ma rację. Mistrz gry musiał jej jakoś grozić. Sakura nie miała wyboru i musiała grać tak, jak jej zagrał Monokuma. Co? Zaczynasz o tym gadać, jakbyś wiedział wszystko przed nami. Ponieważ widziałem to przed wami. Widziałem wszystko. Widziałem, jak Sakura i Monokuma walczyli. I tam właśnie usłyszałem. Monokuma wspomniał coś o zakładniku. Mam rację. Z tego pojedynku słyszałem, jak Sakura mówiła. Decydowała się walczyć z mistrzem gry. Sok. Widziałeś wszystko? Mistrz gry ma zakładnika. To właśnie dlatego szczęgłaś moją lojalność. Mam rację. Ale koniec końców decydowałaś się go zdradzić. No no. To oznacza, że Sakura nie jest naszym przeciwnikiem. Jest naszą przyjaciółką, której możemy zaufać. To masz na myśli? Zabawne. Naprawdę uwierzyłeś w tak idiotyczną bajeczkę? Arię? Ona posłużyła mistrzowi gry jako narzędzie. Nie powinieneś ufać komuś takiemu jak jej. Byakuja ma rację. Od teraz nie możemy jej zaufać. Serio? Skąd mamy mieć pewność, że ona naprawdę zdradziła mistrza gry? Może to podwójny blef, a ona chce, żebyśmy w to uwierzyli. Sakura nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Hina teraz obręczyni Sakury. Niech ci będzie. Sakura, skoro naprawdę zadziałaś mistrza gry, to może zdradzisz nam jego prawdziwą tożsamość. Ja. Wybaczcie, nie mogę. Nawet ja tego nie wiem. Nanda. Nie wiesz tego? To tylko czyni cię bardziej podejrzaną. Ona mówi prawdę. Musicie jej zaufać. Nando mo iwaseru na. Zamilcz. Nie skończyłem zadawać jej pytań. Oi. Następne pytanie. Możesz nam powiedzieć, co to za obietnica, której mistrz gry kazał ci, którą mistrz gry kazał ci spełnić? Mistrz gry kazał zabić kogoś z was. W jednej chwili poczułem, jak przez całe przechodzi niewyobrażalnie przerażające zimno. Waga tych słów. Rozumiem. Więc nawet teraz próbuję spełnić tę obietnicę. Jesteś w błędzie. Mówię poważnie, że Sakura nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Nie musisz krzyczeć. Wszyscy ciebie słyszą, ale nie słuchają. Krzyczę, bo nikt z was nie chce mnie słuchać. Hina, proszę, przestań. Nie musisz mnie bronić. Muszę wziąć za to pełną odpowiedzialność. Co zamierzasz zrobić? Pokonam mistrza gry. O! Co? Zamiar wyzwać mistrza gry. Nawet jeśli zaciągnę nas obu na dno, zrobię wszystko, żeby go pokonać. O! Sumanai.
taki właśnie sposób zamierzam wziąć za to pełną odpowiedzialność. Grubo. Chwila. To w sensie mówiąc, że zaciąg jest was obu na dno. Osaśnaju. Kina, wybacz, że ci o tym nie powiedziałam. Co? Sumanai. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Zastanawiałam się, czy ci nie powiedzieć. Myślałam nad tym naprawdę długo. Dobra. Ale byłam naprawdę przestraszona. Myślałam, że jak ci powiem, to zaczniesz inaczej na mnie patrzeć. A tu proszę, chroni cię. Sakura. Sumanakatta. Wybacz. Gra obudziła się na pięciu i opuściła salę gimnastyczną. Wie po tym. そうです。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。 Wybiła godzina 22. Powinniśmy iść spać. Sona! Chwila, moment. To wszystko, co się stało z Sakurą. Nando mo iwaseru na. Skończyliśmy o tym mówić. Od teraz jest naszym przeciwnikiem. Hidoyo! Nie. Sakura nie jest naszym przeciwnikiem. Coście? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie jej zrozumieć? Nam. Chcesz powiedzieć, że ty ją rozumiesz? Nie masz pojęcia, kim ona naprawdę jest. A ty masz jakieś pojęcie? To znaczy... Odpuść na razie, Hina. Dyskutowanie na ten temat niczym nam nie pomoże. Ale... Idź do swojego pokoju, uspokój się i dokończymy tę dyskusję jutro. Było źle. Atmosfera pod koniec dnia była wręcz nie do zniesienia. Więc w takim okropnym nastroju... Cieszmy się, że ten dzień w końcu się skończył. No nieźle. Sakura jest szpiegiem. Zdradziła nas? Jako ja powiedziałem, że Sakura jest naszym przeciwnikiem. Ja pokonanie jej będzie ultra trudne. Dałby chyba radę tylko Goku. Nie, Goku na pewno dałby radę. Yamcha może miałby jakieś trudności. Krillin też, no kilka postaci z Dragon Balla miałoby pewnie trudności z nią. Myli się. Sakura nie jest naszym przeciwnikiem, jest naszą przyjaciółką bez dwóch zdań. Co ja w tej sytuacji mogę zrobić? Jak mogę wybić Sakurę w oczach reszty? Jak? Ja to mogę kumy. Jak długo jesteś śmiertelną istotą, przyjdzie czas, w którym zaczniesz żałować swoich decyzji. Nieważne, czy jesteś boistą na skalę światową, czy może tłumaczem gier, grafikiem, informatykiem, hotelarzem bezrobotnym. Nawet piosenkarzem, który zaczynał jako baletnica w serialu komediowym.
Teraz znajdziesz się w takim punkcie, gdzie twoja droga życiowa zaczyna tracić sens. No? Każdy człowiek tego żałuje i pragnie wrócić na początek swojej podróży. Gdyby się dało. No, ma to sens. Szkoda, nie zrobię jakiegoś specjalnego wyjścia z tego teatru. Omaera! Ohayou gozaimasu! Asa desu! 7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。Nie mogę opisać, jak mocno się martwię o Sakurę. Powinienem udać się do jadalni jak najszybciej. No dobra. Tak. Mapa, kto gdzie jest? Kyoko jest tutaj. Możemy z nią pogadać? Proszę, Kyoko, możemy z tobą pogadać? Kyoko, dzień dobry. Dalej ma focha. Nadal jej goje. Czy naprawdę jest aż tak na mnie zła? Leżenie tylko ona się tak zachowuje. Od kiedy Murakuma wezwał nas w ostatniej nocy, atmosfera między nami zrobiła się gęsta. Tak gęsta, że można ją kroić nożem. Jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. No szkurna znowu! Jestem medium. A nie, żartowałem, to tylko moja intuicja. Skoro nic się jeszcze nie rozkręciło, pora załatwić sprawę z Kyoko. O! To gdzie jesteś, Kyoko? Tu, jadalnia. Czyli teraz próbujemy ogarnąć Kyoko. Makoto, wszystko w porządku? Ech, coś się stało? Spóźniłeś się, więc zaczęliśmy się martwić. Duża, nudna konwersacja. Co wy tu robicie, tak swoją drogą, Byakuya i Toko? Toko to wiem, ale Byakuya? To dziwne. Toko? Byakuya? Co wy tutaj robicie? Przyszli tutaj, żeby się schronić. Schronić? Nie rób tej głupiej miny. To chyba oczywiste, że chronimy się tutaj przed narzędziem mistrza gry. Dobra, idę pod to narzędzie i zaraz wam nim wpierdolę. Co wy na to? Albo idę mu wyrąbać. Będzie ciekawie. Narzędzie mistrza gry. Czy ty mówisz o Sakurze? Ech. Dopiero teraz zauważyłem, jedyną osobą, której nie było w jadalni, to Sakura. Gdzie jest Sakura? Damare. Gdyby tutaj siedziała, każdy by stąd poszedł. Ja nie. Jedynym powodem, dlaczego spędzą z wami czas, jest to, że próbuje się schronić przed fałszywą Sakurą. Kurna, co ty do niej masz? Fałszywą? Dlaczego? Dlaczego nienawidzicie jej aż tak bardzo? To nie jest oczywiste? Takie rzeczy czynią grę niesprawiedliwą. Niesprawiedliwą? Zabójcza gra powinna być sprawiedliwa dla wszystkich graczy. Istnienie szpiega jedynie zaburza jej równowagę. A ten dalej myśli, jakby to była gra.
To najgłupszy powód, jaki usłyszałam w całym życiu. No. Nanta to? Najgłupszy. To gra na śmierć i życie. Powinna być sprawiedliwa, nieprawdaż? A ty powinieneś się zamknąć, Byakuya. Hidoyo! Wszystko, co mówisz, jest głupie. Ty cały jesteś głupi. Najgłupszy. Nie. Zanim ta kłótnia ci się nie rozkręciła, tak trzymajcie się i zastanówcie. Dlaczego mistrz gry powiedział nam, kto był jego szpiegiem? To wszystko w ramach zemsty, prawda? Tak jak Momokuma powiedział, oko za oko, kieł za kieł. I to też jest motyw. To na pewno fragment tej tajemnicy, lecz nie cała część układanki. Wszystko to miało służyć jako motyw mistrza gry, którego nie chciał nam z początku dać. Ale okoliczności sprawiły, że dał. Chaos i nieuwaga rodzą się z podejrzeń. Innymi słowy, to co teraz robicie, czyli ciągle kłótnie, to coś, czego mistrz gry oczekiwał. Wiedząc to, nadal będziecie krzyczeć na siebie jak dzieci? Tak. Znaczy, ja nie chciałam się kłócić. Ja tylko, co mam zrobić, żebyście uwierzyli Sakurze? Skoro Sakura naprawdę chce pokonać mistrza gry, to może damy jej to zrobić. Głupku, naprawdę chcesz dać Sakurę na takie niebezpieczeństwo? A co? A jeśli coś jej się stanie? To nie ma znaczenia. Tak, chyba powiedział zabawkę po japońsku. Albo coś ten deseń. Co? Jeśli Sakura umrze, mistrz gry będzie miał mniej osób do kontrolowania. Nie mam z tym żadnego problemu. Chwila, Byakuya. W zasadzie, jeśli Sakura umrze, to rozwiąże wszystkie nasze problemy, czyż nie? Każdy z nas będzie miał święty spokój. Czy bym został w mordę od Chiny? Nani o suru? Sonna no saitei da yo! Tak. Został od niej w mordę. I to takiego porządnego liścia. Shoushin shoumei no hitode nashi da yo! Sonna koto yu? Anta koso! Anta no hou koso! O! Shineba ii da yo! Kubo! Nanda to? Ja powinienem umrzeć? Omosiroi. Interesujące, więc może się tym zajmiesz. No proszę, spróbuj jeśli potrafisz. Tak w końcu działa ta gra. Uważasz, że nie dam rady zrobić ci krzywdy? Pewnie da radę go połamać, jakby chciała. Ale ma pewnie bardzo potężne hamulce. Hina, uspokój się. Tego właśnie chciał mistrz gry. A to jest dokładnie to, czego Sakura chciała uniknąć. Co się stało? Żyłka pękła? Wychodzę. No, Hina ma chyba naprawdę potężne hamulce. Jeśli ktoś chce czegoś ode mnie, to będę w swoim pokoju. Hina wbiegła z jadalni, drżąc przy tym z nerwów. Ta dumna krowa. Jak śmiała.
powinna umrzeć na 100 różnych sposobów. Nie, mamy milion. A więc mamy do czynienia z kolejną sobą psychicznie dziewczynką. Nie jest to warte mojej uwagi. Uważaj, Byakuya, bo ta karma wraca. To, co pokazała Hina, nazywamy uczuciami Byakuya. Ty tylko potrafisz to wyśmiać. Coś w tym złego? Nie. Pewnego dnia karma do ciebie wróci. Przyjmij te słowa jako ostrzeżenie. Kurna, znowu jestem medium. Może nie od razu, ale po chwili. Mamy przez zdolność niż Hiro. Niech do mnie wraca. Będę się jej wymykał. Good luck, have fun. Więc... wiecie... Co powiecie na śniadanie? Ale może to nie jest dobra pora. Dawy. Hech, hech, hech. Czy opuści jadalnię w ciszy? Wróciliśmy do swoich pokoi, każdy po kolei. Ju! Więc co dzisiaj powinienem porobić? Możemy pogadać może z Hiną, jeśli nie jest zablokowana. I z Sakurą. Tu jest Kyoko. O, sala chemiczna! To spróbujmy z Kyoko i Sakurą pogadać. Biegiem. Najpierw Sakura. Chociaż sobie mogę zapisać, wiecie co? Zapiszę sobie. Nie tu. Tak. I teraz lecimy. Dobra, Sakura, potrzebujemy z tobą pogadać. Ciekawe, czy się uda. Siema, Makoto. Jak leci? Czy będziesz mieć trochę czasu z Hiro? Nie. Tam jest Hina. Tu drzwi mamy zamknięte. Tu jest Kyoko. I dalej zamknięte. Kyoko. Jestem zajęta. Nie mogę marnować czasu. Czyli dalej ma foszka. Chemia. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa na to, by się otworzyć. Może później nadarzy się okazja. Więc powinienem pogadać chwilę z Sakurą, a zobaczymy, czy się da. Nawet jeśli nie mam ochoty na rozmowę. Dobra, czyli trzeba nie powtórzyć. Ale to zaraz sprawdzimy. Właśnie trzeba nie powtórzyć, to ja sobie po prostu wczytam i pogadamy z Hiną może. Zobaczymy. A jak nie, to stoko. Nadal będziesz przy mnie. Wciąż nie mogę cię zrozumieć, Makoto. Kiedy towarzyszyłem Sakurze. Sakura i ja lepiej się poznaliśmy. Tak, zobaczmy. Najwyżej wczytam grę. Jak mówiłem. Mamy rzeczy, którą Sakura by chciała.
Nie, dalej. Nie subujmy. Tak. Naprawdę chcesz mi dać coś tak wspaniałego? Wiesz, nie jestem do końca pewna dlaczego, a jakoś mi go przypominasz. A jednak coś gadamy, super. Przepraszam, zapomnij, że to powiedziałam. Ja tylko mówiłam do siebie. W każdym razie czuję się teraz trochę lepiej. Dziękuję. Idąc jak szokować sprzętu, który jej dałem, sprawia, że jestem szczęśliwy. Mam trochę czasu. Nie mam ochoty siedzieć w miejscu, powinienem pójść się przespacerować. Czyli jednak Sakura nic nam już nie daje. To nie ma sensu. To wiecie co? Czytam. I spotkamy się jeszcze jak będę na górze. Także zaraz wracam. Jak tylko ogarnę sobie sprzęt do pauzowania gry. Okej, to jesteśmy na drugim piętrze. A raczej jesteśmy na ostatnim piętrze. To możemy. I trzecim bodajże jednak. Dobra. To idziemy pogadać z... Hino albo z Toko. Próbujemy pogadać z Hino, bo dla Hino coś mamy. Dla Toko w sumie też mamy parę rzeczy. Na pewno mamy dla niej okularki. A sobie pogadać z Toko, a potem z Hino. Zobaczymy. Zobaczmy, czy to jest Toko czy Genocide. Toko. Kiedy my się stąd wydostaniemy? Nie, żebym miała na co czekać, jakbym się stąd wydostała. Więc powinienem spędzić trochę czasu z Toko? W sumie czemu nie? Co? Zrobiło ci się mnie żal? Ale z ciebie to dobra osoba. Też pokazujesz mi taką litość. Spędziłem trochę czasu z Toko. Toko i ja lepiej się poznaliśmy. O! I taki grunt jak z mistrzem. Chciałbyś podawać Toko prezent? Tak. Okularki. Widziałam okulary. Zostały mi jedne okulary. Okulary, które tak powiem wzrok, że nawet nie można zobaczyć. Można zobaczyć przez mgłę. Tak. Nie wybaczę ci tego. Nigdy ci nie wybaczę, że jesteś tak natarczywie miły dla mnie. Okej. Okay. Widok to kroczący się z prezentu, który jej dałem, sprawia, że sam jestem szczęśliwy. Tylko tak stoi? Chce czegoś? Ale nawet się nie odzywa. Chyba powinienem sam zacząć rozmowę. Toko? Co? Też ze mną możesz rozmawiać? Cóż, przecież ci nie zabronię, więc gadaj już. Dobra, jasne, ale... Co mam mówić? Więc, co lubisz robić w wolnym czasie? Czemu chcesz to wiedzieć? Znaczy, no wiesz... Jesteśmy tu razem uwięzieni, prawda? Jeśli mam zostać przyjaciółmi, to dobrze było się poznać. Ech? Co ty powiedziałeś? Po tym, o byciu uwięzionym, że zostaniemy z czym? Przyjaciółmi? Jak to przyjaciółmi?
myślisz, że jestem głupia? Chcesz mnie oszukać? Już raz zostałam zraniona. Nie pozwolę, żeby znów do tego doszło. O! Może jeżeli byśmy byli z nią przyjaciółmi, to wtedy zareagowałaby inaczej na początku. Wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest Genocide Jill. Tak nieoficjalnie. Zostałaś zraniona? Co się stało? Bruce? Daj spokój, to tak naprawdę cię nie obchodzę. Niczego nie chcesz o mnie wiedzieć. Nawet ja zdaję sobie z tego sprawę. Nie, to nieprawda. Jasne. W takim razie powiedz. Co ci powiedzieć? Wiesz, dlaczego nazywają mnie ostateczną pisarką, prawda? Tak, pewnie. Wygrywałaś przeróżne nagrody, literackie i takie tam. Więc powiedz, czym jestem dobra? Powiedz, jaki gatunek najlepiej mi wychodzi? Jeśli naprawdę chodzi ci moja osoba, miałeś wiedzieć chociaż o tym. Ten, którym cieszyje się ostatnia pisarka. Książki młodzieżowe, literatura faktu, romans. Romanse. Było przecież chyba, że ona lubi romanse, więc romans, sidła. Romans, oczywiście. Och, naprawdę wiedziałeś? Tak. Twoje największe sukcesem było pozostało z oceanem, tak? Wszyscy mówią, że to twoje arcydzieło. Polska była takim hitem, że aż rybak wygrał pierwsze miejsce w topce najgorętszych mężczyzn. Skąd to wszystko wiesz? Z internetu. To niemożliwe, że cię obchodzę. Mówię, że obchodzisz. W końcu cię przyjaciółmi, czyż nie? Osiepłam. Twoja bezpośredniość mnie oślepia. Hiech! Tylko uciekła wrzesną jak jakaś zjawa. Nie do końca rozumiem. Czy ona mnie teraz nienawidzi? Robi ucznia to kozdą, za którą jest zwolenną w podstawie twoich doświadczeń. Odbrakowałeś umiejętność zdanie złożone wielokrotnie. Dobra robota, zasłużyłeś na to. Ciekawe co to zgada. I ile to ma punktów. Skończyliśmy uciekł na chwilę do mojego pokoju. Mam trochę czasu. Ja mam ochotę siedzieć w miejscu, powinienem pójść się spacerować. Okej. To zapiszmy. Au, moja ręka. Au, au. Uważajcie, jak będziecie po szczepionce. Tak. Pamiętajcie, że się zaszczepić w COVID. Doko. O, możemy z tobą dalej pogadać. To za chwilę. Zastanawiam się nad Hiną i Toko oraz nad Kyoko, może uda się. Kyoko? Przestań się dostać. Odejdź stąd. Nie. Chcę pogadać. Ona nawet na mnie nie spojrzała. Chyba nie chce widzieć mojej twarzy. To albo Hina w takim układzie. Kto gdzie jest? Hina jest w jadalni z... Sakurą. Pewnie Hina próbuje ją pocieszyć. Naprawdę, przepraszam, ale chciałbym pobyć sama. Mam wiele do przemyślenia. A, czyli Hina jest wyłączona. Okej. Okay. Sakura też jest wyłączona, tak jakby. Zostaje Toko. Kiedy my się stąd wydostaniemy? A, czyli to samo mówi zawsze. Tak. Co? Zrobiło mi się mnie żal?
Ale się dobra osoba, ale też ukazujesz mi taką litość. Jedziemy trochę czasu z Toko. Toko i ja lepiej się poznaliśmy. Chciałeś podawać Toko prezent? Tak. Zobaczmy, czy coś mamy dla niej. Bo okulary się skończyły. Może pióro? W sumie, powieść o pisarka... Raczna pisarka, no to pióro by się jej przydało. Poszukajmy pióra. Chyba gdzieś miałem pióro, a jakie miałem, to może miałem w innym ranie. Mamy wieczne pióro powieści o pisarza i mamy tylko jedno. Kiedyś należał do zmarłego już pisarza. Mówią, że dusza pisarza jest zamknięta w piórze, a każdy, kto go użyje, może napisać tylko jedno zdanie. Stałem się czymś nieludzkim. Idealnie dla Toko. Przepraszam, ale ja już jestem zajęczona z mistrzem. Więc nie mogę iść z tobą na randkę. Jeśli ci to nie przeszkadza, to nie mam nic przeciwko. Jeśli tak o mnie myślisz. No kto kończy z prezentu, który jej dałem, to ja sam jestem szczęśliwy. Myślałem, że Toko mnie nienawidzi. Ale nie wydaje mi się, żeby mnie unikała, ale i tak nie rozmawiamy. Hej, Toko. Co? Masz jakieś pytanie? Masz pytanie do swojej koleżanki z klasy? O! Ech, czy ona się cieszy? W sumie już o to pytałem, ale co robisz w wolnym czasie? Tylko piszę, publikuję, więc zawsze jestem bardzo zajęta. Kiedy akurat nie piszę, to się uczę. Nie jestem taką idiotką jak ty. Ach, cholera, musiałam zacząć tyle paplać. Teraz na pewno mnie nienawidzisz, co? Nie, nie przeszkadza mi to. Ale nie mogę wiedzieć, że naprawdę piszesz powieści i czytają je ludzie z całego świata. Więc skąd czerpiesz inspirację? W sensie zacząć od doświadczeń, czy... Głupi jesteś? Co? I już ci chyba mówiłam, piszę powieści romantyczne. Niby jak miałabym się wzorować na waszych doświadczeniach? Wszystko biorę z wyobraźni, to tylko złudzenia. Złudzenia pozwalają ci się zakochać, kiedy tylko chcesz. Nieważne jak to się ma do twojego prawdziwego życia. A może sądzisz, że nie możesz pisać romansów bez żadnych miłosnych doświadczeń? Nie, nie o to chodzi. Spokojnie. Ja się przyzwyczaiłam, że ludzie się ze mnie śmieją. A, ale... Kiedyś im pokażę. Kiedyś wyładnieję i wszystkim im pokażę. Okej. Budując krawa, tylko wybiegła. Teraz na pewno mnie nienawidzi. Wróćcie tylko to, za którą jest na podstawie twoich doświadczeń. Twoja maksymalna liczba punktów specjalnych się powiększyła. Dobrze ci idzie. Skończyliśmy, wróciłem na chwilę do mojego pokoju. Nie pogadałem z Kyoko. A musimy z nią naprawić sprawy. Kogo? 10時になりました。ただいまより
夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。Wreszcie wybiła 22. Jeszcze wieczór jest nieprzyjemny. Nadal się raz nie załatwiłem sprawy z Sakurą. Wszyscy mają okropny nastrój. Mam nadzieję, że nic się jutro nie wydarzy. Ja też. Ale nadzieja matką głupich. Teat Monokumy. Kiedy odrzuciłem ofertę zostania krową, kobieta, z którą mówiłem, nie chciała dać mi spokoju. Kiedy pani za słuchawką zrozumiała, że nie namówi mnie na swoją ofertę, zaczęła nagle proponować coś zgoła innego. Kobieta chciała, żebym został krabem. Jak bardzo można kochać skorupiaki? Mówiłem, oczywiście po czym kobieta ruszyła z wysoką ofertą. Dobra, jeśli zostaniesz dla nas krabem, będziesz mógł poruszać się nie tylko w boki, ale i w tył. Powiedziała. Ale co to za różnica? Chciałem chodzić w boki, a nie w tył. Ja chciałem chodzić do przodu. Myślałem słuchawcy jej niezadowolenie, o czym zaczęła mówić powoli. Pan po prostu nie potrafi docenić krabów. Zresztą pan historii o krabie i małpie? Oczywiście słyszałem, ale co to ma do tego? Krab pokonuje małpę, a to tylko zwykła legenda. Historia jest już nieaktualna, w naszym zawsze tym społeczeństwie. Pewnie małpy pojawiają się czasami w filmach albo innych tekstach kultury, ale nie kraby. Małpie ubrania są kochane przez cały świat. Kto by nie chciał takiej koszulki z małpą albo spodni w kolorze bananów? Nikt jak nie lubi ubrań w krabim stylu, prawda? Chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach lepiej być małpą niż kimś, kto mimo trudu osiąga swój cel niczym krab. Dlatego odmówiłem pani skrobce i zostałem niedźwiedziem. Ma to sens, Mokuś. お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。OK。Muszę coś zrobić z Sakurą. I będzie się pójdę do jadalni i pogadam z resztą o tym wszystkim. Tak. Łach. Ech? Czy to był czyjś krzyk? Chyba pochodzi z jadalni. Zapieprzacz! Tam gdzieś ktoś tutaj jest. Zapieprzamy. Ach, Makoto. Stary, mamy naprawdę ogromny problem. Coś nie tak? Spójrz. Hiro wskazał drżącym palcem. Asahira-san! Dajabu? Co stało? Jill. Genocider, dabe. そこのジェノサイダーが朝日奈っちを殺したんだ。すごい。なわけないじゃん。いえ、いえ、いえ、いえ、いえ、いえ。スタさんが誰だ？よ、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 よ
Dlaczego? Co tu się stało? Doko i Hina. Ona zaczęła na siebie krzyczeć, a potem... Hina leciła pieprz ze stołu. I dała Doko kichnąć. Jej duże balony nie są przypadkiem zbyt idealne. Może jestem płaska, ale przynajmniej naturalna. W dodatku spójrz na mój doskonały obojczyk. To nie jest podniecające? Dobra, i tak jest się w moim typie. Lepiej zabierzmy ją z oczu, bo jak nie... A co ciąć? Będę cięła, aż w końcu potnę sama siebie. Nie wiadomo, ile to będzie trwało. Dobrze, zabierzmy Hino do pielęgniarki. No dawaj, Hino. No, pomóż mi. Pewnie. Uiu. Dopuszczyliśmy do mnie, wtedy było słychać majkany śmiech Genocide Jill. Kiedy skończyliśmy opatrywać rany Chiny, w gabinecie pielęgniarki, ale się odzyskała spokój. Dziękuję. Czujesz się lepiej? Tak. To naprawdę tylko zadrapanie. Ale nadal było blisko do większej krzywdy. Gdy nie razu przecież jak dziewczynka, byłabyś już martwa. Żyjesz dzięki mojej szybkiej interwencji. Tak, gówna. Interwencja godna pochwały... nie wiem. Idioty. No pewnie. Dziękuję ci, mój wybawicielu. Taki sarkazm. Dałeś sobie ten sarkazm. Przez to wydaje się jeszcze bardziej wściekła, bo jest wkurwiona. Dobra, możemy pogadać z Hiro albo z Hiną. Pewnie w pewnym momencie podnieje tutaj Sakura. Stary, nawet nie wiem, jak się czułem. Byłem pewny, że zobaczę, jak ktoś umiera na moich oczach. Nigdy nie wiedziałem czegoś takiego. Się z pewnością nie zasnę. Kurza stopa, jak kocham spać. Mieć jest nam owca, prawda? Hej, Hina, możesz mi powiedzieć, co się stało? Po prostu straciłam panowanie nad sobą podczas rozmowy z Doko, czego wynikiem była mała sprzeczka. Ale przez to, że Doko jest obrzydliwa, nigdy nie widziałam tak obrzydliwej i okropnej dziewczyny. No weź, daj jej spokój. To pewnie przez jej trudne dzieciństwo. Może jej wybaczysz, dobrze? Nie ma szans, ona mnie wkurza po całości. Kiedy kobiety zaczynają się kłócić, to nie ma przebacz. Ale tutaj dwie rzeczy, zapiszmy i zobaczmy, którą możemy poruszyć. Zapisz. Zobaczmy, poruszmy najpierw pierwszą rzecz. Ej, Hina, możesz powiedzieć, co się stało? Wówczas chciałem panować nad sobą podczas rozmowy z Doko, tego wynikiem była mała sprzeczka. Kurna, źle. Przyspieszymy. I jeszcze raz. Tak, zapomniałem, że to prawy. Niezgodne. Wartujcie z powodu Sakury, prawda? Oho, chyba zły motyment. System. Czytaj. Tak. Chcę najpierw pogadać z tym motywem Hiro. Tak. Jej, trudne dzieciństwo? Cóż, pamiętasz co powiedziała? Doko żyła z ojcem, matką i inną matką. Ciekawe co stało, że Doko ma dwie mamy. Cokolwiek to jest, musi mieć jakiś wpływ na jej zachowanie, więc może trochę z niej zejdziesz.
Nie obchodzi mnie to. To nie ma znaczenia. Nigdy jej nie wybaczę. Kiedy kobiety radzą się kłócić, to nie ma przebacz. Okej. Okay. Czyli i tak przechodzimy do punktu Sakura. Tak. Niech zgadnę. Walczyłyście z powodu Sakury, prawda? Demu. Na początku próbowałam ją ignorować. Jeśli pozwolisz tym parantom wejść ci na głowę, nigdy nie będziesz miał ani chwili spokoju. Tak właśnie było z Toko, więc ja... Z kimś poczułam, że muszę ją uderzyć kilka razy w twarz. Uderzenie kogoś kilka razy w twarz nie może być bez namysłu. Może. Nawet kiedy sprawy zaczęły się wymykać spod kontroli, Jinosei Jack wyszedł na żer, prawda? To była moja wina. Ja po prostu nie mogę tego znieść. Pewnie chciała równej walki, ale nie pykło. Ponieważ ona ciągle mówiła te okropne rzeczy na temat Sakury. Zorientowałem oczy Chiny były już wypełnione łzami. Brzy były na skraju zamiast po policzkach. Ej, ktoś trzasnął drzwiami do gabinetu pięknialki. Myślałem, że zaraz wiecą zawiasów. Oho, pewnie Sakura. Zobaczyliśmy ją, wrócą naprzeciwko nas. Asahina. Dokładnie. Sakura? Jesteś ranna. Co się stało? To któryś z was? Ach, to nic. Dam sobie z tym radę. Oj. Makoto, Hiro, co to ma znaczyć? To nie byłem ja, to Jinosei Jill. To wszystko wina tego młodszego diabła. Oho, Sakura się odpala. Żeby zranić Chinę, mam jej dość. Rozumiem, zostawić mnie samą, ale żeby zrobić krzywdę Chinie. Co to ma znaczyć? Nante koto da! Chyba właśnie to powiedziała. Ten też krzyknął. Wszystko ze mną no, dobrze, naprawdę, to tylko zadrapanie. Jurusen! Jurusen zo! O kurde. Dobrze, że chwilowo nie muszę czytać, bo oni to mówią tak jakby. Hiro, jeśli chcesz kogoś nienawidzić, to mnie. Jeśli chcesz kogoś zranić, to mnie, a nie Chinę. I ja tak naprawdę nie nienawidzę cię. Okej. Pomocy, niech ktoś mnie uratuje. Ja obiegł z gabinetu pielęgniarki, omal nie potykając się o własne nogi. Ja również chciałem składać dźwięk odbijających się o podłogę obcasów. Co tu się dzieje? Nie. A co ten cały hałas? Kyoko! Kyoko stanęła w przejściu, czekając na odpowiedź. Dojara. Zgaduję, że znowu się kłócicie. Kyoko, proszę, musisz powstrzymać Sakurę. What? Nie musisz mnie powstrzymywać. Nic mi nie jest. Nie mam zamiaru robić im krzywdy. Ja tylko... Pokazałam im granice. Pokazałaś granice? Sarabada. Żegnajcie. Poczekaj, Sakura. Znaczy, że Sakura tam to powiedziała, ale mogłam przeczytać.
Znaczy sobie tam też mogłem co mówić, ale nie wiem, dobra, nieważne. Czasami czytam, czasami nie. Różnie to wychodzi. I na wkroczyła do akcji, wyskakując z gabinetu, jak niczym królik, po czym pobiegła za Sakurą. Jedyne osoby, które zostały, to ja i Kyoko. Dobra, Kyoko, przestań mieć focha. To się robi nudne. Kyoko. Dalej masz focha. Wiedziałem. A dalej coś o mnie zła. Dalej masz focha. Tia, domyślam się. Iwa. Jest. W porządku. Ech? Ta sprawa nie ma już znaczenia. Tak czy inaczej, jest coś jeszcze, o czym chciałam porozmawiać. O, dwie akcje! A zapiszę i zobaczę, o co chodzi. Tak. Ta sprawa nie ma znaczenia. Czyżbyś w końcu mnie miała focha? Ta sprawa, o której dyskutowaliśmy, nie ma już znaczenia. Jest coś jeszcze, o czym chciałam pogadać. O, przynajmniej ona nie powtarza swoich akcji, tylko ubiera je trochę inaczej w słowa. Więc, chyba coś mi za to, że ci nie powiedziałem? Mogłeś mi powiedzieć o pojedynku między Sakurą i Momokumą, ale siedziałeś cicho. Myślałeś tylko o Sakurze, dlatego mi nie powiedziałeś, prawda? Powiedzmy, może tak było. Nie chciałeś nas zamartwiać, dopóki nie porozmawiałeś z Sakurą o tym, co widziałeś. To właśnie myślałeś, dlatego mi nie powiedziałeś. No tak. Tak wynika. Tak. Nie myśl tak więcej. Nie spodziewałam się, że możesz się tak arogancko zachować. Co? Twoje zachowanie pokazało, że mi nie ufasz. Nie, to nie tak. Ale skoro tak uważasz, to nic z tym nie mogę zrobić. Wybacz mi. Iwa. Jest dobrze. Już prawie o tym zapomniałam. Poza tym... Może trochę przesadziłam? Ech? Tak czy inaczej, skończyliśmy o tym rozmawiać. Po prostu puśćmy to w zapomnienie. No, rzuciłaś potem z niego focha, moja droga. O, okej. Dziękuję. Czyli foch szedł. O czym chcesz jeszcze porozmawiać? Właściwie to chcę gdzieś z tobą pójść. Mam sprawę do załatwienia. O, okej. Gdzie idziemy? Po prostu chodź za mną, a wszystkiego się dowiesz. Zgaduję, ale... Dobrze, więc gotowy na podróż? Typową pisaną obojętnością na twarzy, Kyoko opuściła pokój, zostawiając mnie w tyle. Ach, Kyoko! Ruszyłem w te pędy, żeby dogonić Kyoko. Szła w kompletnej ciszy. Również się nie odzywałem. Do czasu, aż dotarliśmy. O! Przebieralnia i laptop. A więc to jest coś jeszcze, o którym wspomniałaś. Nie. Dokładnie. Muszę coś zrobić z alter ego. Ale powiedziałaś, że nie jest nam już potrzebny. Nie powiedziałam, że go nie potrzebujemy. Powiedziałam, że wykonał kawał dobrej roboty. Poza tym to alter ego ma do nas jakiś interes. O! No proszę. Ech? Co? Alter ego zapytał mnie, czy mogę przyprowadzić resztę osób. Godziłaś się chyba tylko na jedną.
Nawet nie chce nas o coś zapytać. Alter Ego chce nas o coś zapytać? No dobra. Dzień dobry. Więc jest was tylko dwoje. Makoto i Kyoko. A co Kyoko naciskał na tym klawisze? Dwójka co za mało? Nie, jest dobrze. Tyle powinno wystarczyć. O co chce nas zapytać? Za chwilę się dowiemy. Jako zadała Alter Ego pytanie. O co chciałaś nas zapytać? Och, tak, więc... Czy jesteście w stanie podłączyć mnie gdzieś, gdzie będę miał dostęp do skornej sieci? O! Co? Jako i ja spojrzeliśmy na siebie nawzajem. No proszę! Jako zaczęła powoli pisać na klawiaturze. Dlaczego? Przecież on chyba chce być przydatny. Powiedziałaś, że wykonałem kawał dobrej roboty, prawda? Ale ukrywając mnie w tym miejscu, udajemy, że to koniec mojej roboty. To nie jest koniec. Chcę być pomocny dla wszystkich. Nie wiem, co to powiedział, bo ja długo słyszałem. Chcę pracować najciężej jak się da, żeby pomóc wam dostać z tego miejsca. Tego właśnie chciałby mój stwórca. Więc, żeby wam pomóc rozwiązać tajemnicę tej szkoły... Najlepszym sposobem, żeby wam pomóc, będzie podłączenie mnie do szkolnej sieci. Ale jeśli to zrobisz, to popełnisz tym samym samobójstwo. Jestem pewien, że Miss Gry cię znajdzie, a jeśli to zrobi, to... Powiedz coś, Kyoko? Jestem świadom, że to będzie niebezpieczne. Mimo wszystko, muszę to zrobić. Czyli jednak potrafi włączyć mikrofon i go wyłączyć, kiedy mu się podoba. Czyli to jest ten program, którym pracował Chihiro. Bo mówił, że chodziło o rozpoznawanie głosu na start. Możliwe, że Alter Ego to ma. Tylko włącza to i wyłącza w ostatnich momentach. Boję się, ale dam sobie radę. Nie zrozumiem dlaczego, ale... Kiedy o was myślę, moja pewność siebie zaczyna wzrastać. Może sobie mówić, że to niemożliwe, ponieważ jestem programem komputerowym, ale to prawda. Więc dam sobie radę. Jeśli robię to dla was, nie ma się czego bać. Nie byłem w stanie zaprzeczyć. Alter Ego był już zbyt przygotowany. Przygotowany na własną śmierć. Nie. Pamiętasz ostatnią dyskusję na temat Alter Ego, Makoto? Mówiłeś o różnicy między przyjacielem a programem komputerowym, tak? No. Tak. Taskani. Kiedy myślę o Alter Ego, nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że nawet twórca tego programu nie mógłby na nie odpowiedzieć. Podejrzewam, że tak. Mogę jednak powiedzieć... Co? ...że Alter Ego jest naszym przyjacielem. Jednak... Kyoko. Otasiwa. Edons, która nie chciałam już używać Alter Ego. Ponieważ istnieje zbyt wielkie ryzyko, że mistrz gry zauważy jego działanie. Ale... Naiki-kun. Zróbmy to, Makoto. Włączmy Alter Ego ze szkolną siecią. Ale... Nie. Alter Ego jest naszym przyjacielem, więc biorąc pod uwagę jego zdanie... Powiedział, że chce walczyć u boku swoich przyjaciół.
dajmy mu tę możliwość, więc... tak? Moshi. Gdybyś... to ty był na jego miejscu, mógłbyś tak po prostu siedzieć i nic nie robić. No tak średnio. Gdybyś widział, jak swoim świecie próbują się stąd wydostać, byłbyś w stanie na to nie patrzeć? A może byś wstał i do nich dołączył? Tak właśnie zrobił Alter Ego. Dołączył do nas i pragnie nam pomóc. No. Ej, czy wy się kłócicie? Jeśli kłócicie się o mnie, to proszę, nie róbcie tego. Ja chcę uwierzyć w siebie. Ja w końcu muszę powiedzieć, dam sobie z tym radę. Więc proszę, dajcie mi spróbować. Znam jedno miejsce, w którym mistrz gry nie znajdzie alter ego. No zobaczymy. Znasz takie miejsce? Chyba chodzi ci o ten pokój. Soju. Nie pamiętasz? Istnieje jeszcze jedno miejsce, w którym nie ma kamer. Pokój bez kamer. Sekretny pokój. Sala nagrań. Sala muzyczna. Wiem, gdzie to jest. To sekretny pokój, o którym mi powiedziałaś. Jestem pewien, że nie ma tam ani jednej kamery. Ja to czuję, że właśnie tam będziemy mogli połączyć alter ego siecią szkolną. Pamiętam, że ciągle stawało gniazdo do internetu, albo eternetu. Tak. To, że nie ma tam kamer, nie znaczy, że nie może tam... może być tam niebezpiecznie. Ja mam pewności, czy mistrz gry przypadkiem nie monitoruje właśnie szkolnej sieci. I czy nie chodzi i nie sprawdza sobie pomieszczeń. Musimy również jakoś transportować alter ego w to miejsce i nie da się przyłapać. Jeśli gdzieś nas złapią, wtedy będzie koniec. Masz rację. Ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy spróbować. Co? Ponieważ nie ma lepszego sposobu na znalezienie nowych poszlak. Kyoko. W takim razie pozwolisz mi go nieść? Nie masz go ukryć między ubraniem, które masz teraz na sobie, prawda? Pozwól mi więc, że ja to zrobię. Co nie? Masz rację. Ty to zrób. Dziękuję. Ja. Dobra, bierzmy się do roboty. Za chwilę Makoto zabierze cię do innego pokoju Arterego. Trzymaj się dobrze. Rosłem alter ego powoli. Po chwili zamknął laptopa i schowałem go pod bluzą. Ha, to łaskocze. Cicho, nie możesz teraz mówić. Dopóki nie wiedziałem, że musi zachować się absolutnie cicho, dobrze? Rozumiano, twoja prywatność jest zainicjowana. To jest dobrze. Alter ego zareagował jak zwyczajny komputer i nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Makoto, w sekretnym pokoju jest biurko, w którym znajduje się sekreta kabli. Chcesz powiedzieć, że jeden z nich to kabel, który mogę podnąć alter ego do sieci, prawda? Demo. Zakładając, że mistrz nie uprzedził nas i go nie zabrał, już możemy pójść i sprawdzić wszystko je kabel po kolei. Co nie? Dobrze, chodźmy do sekretnego pokoju. No to idziemy! Z sekretnym pokoju nadchodzimy! O! Mapa, zobaczmy kto tu w ogóle jest. O! To jeszcze gdzieś jest Hiro. Okej. Zamieniłam się w obsesję, Makoto. Okej. Co ty robisz?
egzystuje. Rozumiem. Gardon jest wpadł do mojego pokoju, ale tam egzystować i nie ma zamiaru przeszkadzać. Szalona. Gdzieś tu jeszcze jest Hiro. Mówicie, gdzieś tu jest Hiro? Gdzie? A, tu jesteś Hiro, nie zauważyłem cię. Ach, Makoto. Co do? Dlaczego jesteś taki przestraszony? Bez powodu, dlaczego tak sądzisz, co? Aha, 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 aha. Hiro zachowuje się dziwacznie. Znaczy, Hiro zachowuje się, zawsze zachowuje się dziwacznie. Dobra, ja spadam do swojego pokoju. Miłego. Do później. Aha, aha, aha. Dziwne. Bardzo dziwne. A korytarz tutaj. Akademik. Tak, zachodźmy tutaj, bo tutaj gdzieś jest Kyoko. Lecimy. Nie. Hej, Makoto. Jesteś pewien, jakie dokumenty zniknęły? Nie wierzę ci. Idź i sprawdź jeszcze raz. Co? Iwa, nie? Po prostu proszę się iść, żeby upewnić się, że nie ucieknie, że czekam na ciebie przed wejściem. Chyba gra dla mistrza gry. Och, teraz rozumiem. Kyoko udaje. I aktorstwo jest na wystarczająco wysokim poziomie. To myślałem, że znowu ją denerwuje. Zamierzasz się tak stać i się gapić? Pośpiesz się i idź. Okej, już idę. I pamiętaj, żeby dobrze się rozejrzeć. Liczę na ciebie. Traf. Okej, ja mam przyszłą kabla do internetu. No Kyoko powinien odgrywać te zekawi w tej szafce. Wiem. Razem! To na pewno ten kabel, którego szukałem. Tak. Mają różne kolorki. Tutaj widzę, jest niebieski. Więc też dobrze. Au. Teraz muszę go podłączyć do Aterego. A ty chyba wziąłem się do pracy. Jego na to podłączyłem go do gniazda przez kabel. Długi. Tyle powinno wystarczyć. O, wreszcie ten laptop nie jest napędzany na kolebkę. Tak, to działa. Teraz zostawiam w moich rękach. Przysięgam. Znajdę coś, co wam pomoże. Rozumiem, połączę się ze światem zewnętrznym. Jeśli zdołam, spróbuję wykorzystać wszystko. Tylko proszę, poczekajcie chwilę. Po prostu czekajcie i zaufajcie mi. Kiedy miałem już wychodzić, coś we mnie wstąpiło. Poszedłem do tego, chcąc mu coś przekazać. Nie ważne, co się stanie, uciekiemy stąd razem. Ty i reszta osób. Jesteś naszym przyjacielem. Dziękujemy. Przyjacielem? Jestem waszym przyjacielem? Dziękuję. Dziękuję, Makoto. Naegi-kun. Jak ci poszło? A, bardzo dobrze, zrobiłem świetną dwójeczkę, wiesz?
Więc... było dobrze, wszystkie dokumenty zniknęły. Tak jak wspomniałem. Nadziewa myślenką i od jego aktorstwa i prawdziwych uczuć. Co? Rozumiem. Więc to koniec na dzisiaj. Dziane. Żegnaj. Zdecydowałem Kyoko, bo jeszcze kilka metrów ode mnie. Nawet na mnie nie poczekała. Ach, Kyoko. Nani? Tak. Więc mamy się tak po prostu rozdzielić. Nande? Oczywiście, nie ma potrzeby, żeby się razem trzymali. Cóż, może, ale czy to nie jest pośrednie? Miałam czekać, aż się decyduje, żeby coś powiedzieć? Nie sądzisz, że jesteś za bardzo wymagający? Nie to miałam na myśli. Po prostu chciałam poruszyć to na jakiś temat. Na przykład, co zamierzamy zrobić z Sakurą? Co? Coś. Trzeba z nią zrobić, to prawda. Niestety, nikogo nie jesteś w stanie przekonać. Oni mają już swoje zdanie, które go nie zmienią. Więc co powinniśmy zrobić? Jest szansa, że jeśli znajdziemy nową poszlakę, to zmienią swoje zdanie i wszystko wróci do normalności. No. Po to mamy alter ego. Co? Tylko co możemy zrobić, to czekać i uwierzyć naszych przyjaciół. Masz rację, Kyoko. To jest jedyna opcja. Weźmy się w dwie inne strony i wróciliśmy do swoich pokoi. Jestem zmęczony. Powoli położyłem się do łóżka. Ale to przez samobójczą prośbę alter ego. Nie spodziewałem się jednak, że zmęczy mnie to aż do takiego stopnia. Oczy próbując położyć się jak najwygodniej. Po czym zasnąłem. O, ktoś dzwoni. No to. Znowu. Wywołał mnie z cudownego snu i wyciągnął spiralę nowego świata. Okej, okay, no tutaj możemy zakończyć, bo coś sądzę, że to nie będzie takie miłe. Zaraz znajdziemy i pewnie będzie długie, a przedłużanie odcinka, który trwa ponad godzinę, nie ma zbytnio dużego sensu, bo nie wiem, bo nie chcę znowu się obliczyć, jak będzie 2 godziny. Więc w tym miejscu zrobię przerwę. I kto dzwoni, zobaczymy w kolejnym odcinku. Tymczasem cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć. Au, moja ręka. Kurwa, to naprawdę boli jak diabli.